Bardzo dawno nie piekłam biszkoptu. Już go przekroiłam. Zaraz Wam pokażę. Będą dwie warstwy śmietany. Tu już jest ubita śmietana. Bardzo dawno nie robiłam, no ale jako, że są Jana urodziny, no to wiecie, no muszę jakoś podlizać się, chłopinie. No nie, no wiecie jak to jest. Urodziny raz w roku, to trzeba zrobić coś na ząbek w tamtym roku. Znaczy inaczej, planowałam rogaliki, ale po prostu nie zdążę. Nie zdążę, nie wyrobię się, za dużo pracy. Nadrabiałam filmiki YouTube'owe, nadrabiałam swoje jakieś sprawy, ale Jan tak dawno nie miał biszkoptu ze śmietaną, że na pewno się ucieszy. Pierwsza warstwa gotowa. Teraz przygniotę to drugą warstwą. Bardzo ładnie się biszkopt wypiekł. Jestem mega zadowolona, bo nie piekłam, nie pamiętam kiedy, naprawdę, uwierzcie mi, że nie pamiętam. I ciasto gotowe, tak się prezentuje. Teraz je włożę do lodówki, żeby się fajnie przegryzło. Nie nasączałam niczym, po prostu biszkopt przełożony bitą śmietaną. Słuchajcie, normalnie to go zawsze posypywałam cukrem pudrem, ale nie chcę już dodawać cukru. Tym bardziej, że wiecie, no unikamy cukru, Jan już nawet nie słodzi ani kawy, ani herbaty, odzwyczaił się zupełnie, no to jest po prostu niespodzianka na urodziny. Do ciasta dałam połowę cukru z przepisu, czyli jest dużo, dużo mniej, a bita śmietana jest ubita z erytrytolem. Więc to nie będzie ciężkie ciasto, a w ogóle bardzo dobry ten biszkopt, taki delikatny wyrósł, upiekł się. Piekłam go z mąki orkiszowej. Wiecie co? Zupełnie inne ciasto wychodzi. Także kochani moi, niespodzianka gotowa. A jeszcze upiekłam chlebek, zaraz Wam pokażę, bo właśnie wyłączyłam. No i prezent też mam gotowy. A w ogóle to za chwilę jadę po Jana na lotnisko do Manchesteru. A chlebuś wygląda tak, pięknie się wypiekł, też nie pamiętam kiedy piekłam, ale wiecie, chłopina z Czech przyleci, rozżarty po weselu, to się ucieszy na pewno z dobrego chlebka. Zrobiłam pół na pół z mąki orkiszowej białej i z mąki orkiszowej takiej pełnoziarnistej. Dodałam dynię, słonecznik, siemielniane, kminek, na pewno będzie dobry, pachnie w całym domu. Niespodzianka. Pytał się Jan, co będzie dzisiaj na kolację? A ja mówię, nie wiem, zobaczę. Może coś przygotuję. Zrobiłam sałatkę, taką dobrą, z jajeczkami, z majonezem, wiecie, z pomidorków, cebulki, ogórków. No i oczywiście jakaś wędlinka, do tego świeży chlebuś. Słuchajcie, to będzie takie dobre. Taki chleb to jest dobry nawet z samym masłem. Mamusia, coś czuję nosem, że mnie zostawisz. Położył się w pozycji strategicznej i to jest już, wiecie, pilna obserwacja. Kochani moi ludzie, pokażę Wam słoneczko, co by tradycji stało się zadość. Tu nawet ktoś siedzi, jakaś pszczółka na naszym kochanym słoneczniku. Jeszcze jeden. Proszę bardzo. Tu jest kolejne słoneczko pitulowe, nasz nuchol. I jeszcze jedno słoneczko pitulowe. A ja tymczasem witam się z Wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie w nowym filmiku. Witajcie moje kochane dzieciaczki, robaczki. Zerwałam troszkę kwiatków, żeby było miło w salonie. Za chwilę ruszam do Manchesteru po Jana. Zobaczcie, jak szybko minęło, jak się Jan cieszył na wyjazd, a tutaj już, kochani moi, koniec, tydzień śmignął nie wiadomo kiedy. Także moi kochani ludzie, witam Was raz jeszcze tym popołudniowym fajnym widokiem. Chociaż są jakieś chmury, ale słonko cały czas przyświeca. Przed chwilą jeszcze zebrałam, zobaczcie, jaka porcja pomidorków jeszcze. Taka spora, naprawdę spora miseczka.
zrobiłam sałatkę fajną i chyba jeszcze dodam tych pomidorków. No nawet nie myślałam, że ich tyle jest, bo miałam troszkę w domu i teraz wyszłam. Wiecie co, to słonko i jeszcze przygrzewa i jeszcze dojrzewają. Czekam na kawę, za chwilę mi się kawa zrobi i jadę. A w ogóle to ubrałam się tak ciepło, poczekajcie chwilkę. Staniemy tak, żebym nie była prześwietlona, bo ja wyglądam niespecjalnie, wiecie, taka... Nie ten tego, bez make-upu to się kobita dziwnie czuje, ale dobra, po co robić, jak to tylko do auta i wiecie, i śmigam. Ubrałam się tak ciepło, chociaż jest bardzo ciepło i fajnie, ale jak ja jadę w trasę, to lubię często sobie otwierać okno albo wręcz jechać przy otwartym oknie. A wiecie, dzień już się chyli ku końcowi, także za chwilę się zacznie ochładzać, więc zawsze mogę sobie sweter czy bezrękawnik zdjąć, bezrękawnik czy sweter i po prostu jak mi będzie za ciepło, to się rozbiorę, ale wolę jechać przy otwartym oknie, a ubrana, bo wiecie, spać się wtedy nie chce, prawda? Człowiek się jakoś tak lepiej czuje. Dobra, kochani moi, to ja idę po kawkę i ruszam. Przed chwilą byłam z Baryłką na spacerku, wybiegany, kotki śpią, także ruszamy w trasę. Jest kawiczka, kochani moi. Zatankowałam, autko nakarmiona, także możemy ruszać. Już się rozebrałam z bezrękawnika i chyba zaraz sweter zdejmę, bo jest bardzo ciepło. Zawsze się zdążę ubrać w razie czego. No i ruszamy, kochani moi. Bardzo nie lubię, bardzo nie lubię. Teraz jest najgorszy ruch. Wszyscy z pracy wracają. Najgorsze, że jak dojadę, to już będzie ciemno. Gdzie w ogóle tego nie lubię? No ale co, no musimy jakoś tego jeniczka odebrać z lotniska, prawda? No nie wiem, czy on będzie miał siłę wracać, bo jeszcze może być tak, że będę musiała w drugą stronę jechać. No ale dobra, jedziemy razem. Wiecie co, nie będę nic nagrywała po drodze, bo po prostu no to nie jest trasa na to, żeby wiecie coś nagrywać. Ja sobie mogę nagrywać, jak jeżdżę gdzieś tam po pustych drogach, ale tutaj to nie będzie nic z trasy nagrywane. Także moi kochani ludzie, pewnie następne łączenie to będzie z Jeniczkiem, albo to znaczy no, na lotnisku to też, wiecie, ja go tylko zgarnę i jedziemy dalej. Także może w domu coś, może jutro zobaczymy. Na pewno będzie, złapie Jeniczka na film, obiecuję. Wiecie, jutro jego urodzinki. Ruszamy, nie ma co gadać. Ten widok może oznaczać tylko jedno. Pyszności z Czech. Na prezenty i do świątecznych ciasteczek. Czeski rum, Bożkow, najlepszy na świecie, kochani moi. A tutaj mamy... Kto zna, kto pamięta studencką? Gorzka, ta jest dla mnie oczywiście, a reszta na prezenciki. Malinowa, wiśniowa i ta mleczna z orzechami i z rodzynkami. Kurczę, ale będzie podjadanie do kawiczki. Hej, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry dzień. Dojechał Jeniczek cały i zdrowy. Udała się impreza? Udało się wszystko. No. A jsem zadowolený. Zmęczony. Zadowolený, że już jestem w domu. A w ogóle kochani, 100 lat, 100 lat. Tak, dzisiaj Jeniczkowe urodzinki. Ale to może później się odezwiemy. Na razie się tylko Jeniczek wita. Odpoczął. Była prośba, żebyś coś powiedział, jak wygląda czeskie wesele, także może potem się będziesz produkował troszkę, co? Poprosimy. Urczycie. Coś ludziom powiesz. No. Dziękujemy za czekoladki. No, do kawki sobie zjem na pewno, ale ja, nie dzisiaj. Ja sobie dziękuję za rum. Rum na prezenciki i do ciasteczek. A już jeszcze są dwie buteleczki małe, to teraz zbiera się, zbiera, można wypiekać. No. Delikatne, puszyste, nie za słodkie, a jednocześnie rozpływające się w ustach i przyprawiające kubki smakowe do szaleństwa. Tak oto prezentuje się jeniczkowe urodzinowe ciacho. Kochani moi, bardzo, ale tu bardzo żałuję, że nie możecie spróbować, ale uwierzcie mi na słowo. Barek powiedział, że jest wyśmienite. Tak, mamusiu, zgadzam się z tobą. Bardzo dobre. A to w ogóle moja droga do Francji.
pracy jest, jakby się ktoś pytał, ale nie jedziemy do pracy. No, najgorzej to jest jechać, jak się wraca i jest ciemno. Dobra, cześć, witajcie ludzie. Na chwileczkę się z wami łączymy. Ja co prawda Janiczkowi nie mówiłam, ale mi teraz przyszło do głowy, bo było parę próśb, żeby Jan powiedział, jak się na czeskim weselu bawi. Chodzi o to, ile trwa wesele i co jest do jedzenia. Tak tylko wiesz, ogólnie powiedz. Czy są poprawiny, ile godzin się bawicie, bo było pytanie, czy do samego rana się bawicie, czy krócej. Ale to všechno individuální. Tak mladí měli v kostele. Normálně byl šuk, tak kostelný šuk. No, tam se skončilo i jechali jsme na impréze, na oběd. To byl obědek, potom kávička i krajině torty, častá šlubného. No i potom druhá fáze byla švédské stoly, jezeňko, kdo co chtěl, to si bral, od tego jakieś pivko. No właśnie, přiznaj się, gdzie czas spędziłeś przede wszystkim, przy którym jedzonku. Widzicie, nie powiedziałby wam, bo mnie to się przyznał, co robił. No. Pilnoval jsem stoly, aby nikdy nebral za dužo. S pilbáchom stolu pilnoval. No, škábové a různé také smakulády dobré. U nás też się robí teraz také stoły švédské z boku, pravda, gdzie jest smalec i takie różne kiełbasy domowe, wędzone szynki i Czesi robią chyba podobnie z tego wniosek. Ale właśnie chodziło o to, żebyś powiedział, czy do rana trwa wesele, czy są poprawiny, czy... Poprawin u nas nie ma, ale indywidualna zabawa, tance to kto jak mogę, kto jak ma siły. Normalnie tańce sami, orkiestra też jest, jak jest takie duże wesele. Mlody nie mieli orkiestry. Ale ogólnie ale... w Czechach. Tak, bywa. No to nie było duże wesele takie, nie, wiecie, malutkie, to takie rodzinne. No. A o to takie fajne, że człowiek mógł pogadać z każdym. No właśnie, ja, z rodziną się widziałeś, mogłeś sobie. Mile, cieple to było. Mhm. No ale tak ogólnie, no to macie orkiestry na weselach, jak jest tak, duże wesele. Tak. Mhm. Ale widzicie, poprawin nie mają. A o której się wesela kończą? No dobra, ale no to macie do rana, czy jakoś, nie wiem, do drugiej, do trzeciej? A jakie to na prywatu? No to chyba dopiero następny, dokąd nie padnie ostatni człowiek. Do ostatniego gościa. No. No ale to tak właśnie dziwnie, że się nie spotykacie potem na drugi dzień. No bo ludzie nie mają siły. Znaczy dla nas dziwnie, no bo u nas to trzeba jeszcze w niedzielę poprawić, czy tam, no... W zależności od tego, w jaki dzień było, ale poprawiny... Dużo ludzi poprawia w łóżku. Śpią! Tak. No widzisz, no także w sumie jest podobnie. A ile macie ciepłych dań? Głowne jedzenie, no zupa, głowne jedzenie, no i potem te švédské cieple stoly, to było wszystko... Zimne stoły. Nie, to wszystko było na ciepło. Ach, to ten stół z boku był na ciepło. To było na ciepło, tam były dwa stoły. Aha. I w jednym była pečená świnia, w drugim żeberka, w trzecim tam jakiś sosik z mięskiem, no, różne klbáchy. No a potem obok był taki chłodniejszy, zimny stół, gdzie paprykę i taką feferunki. No, papryczki takie, no. Takie mini schabki, mini kurczaczki. Jo, takie, żeby na kąsek do buzi, na raz. Jednohubki. Jednohubki, to oni mówią właśnie na takie kanapeczki, czy kawałeczki czegoś, co się na raz do buzi wrzuca. No to tak no w sumie... Jednak, on celý ten wieczór to tance a różne sołtierze, zabawy, tak. No. A macie oczepiny, że o 12 młoda ściąga wianek i rzuca dla młodych, dla dziewczyn młodych? Wiesz co? Jan mówi, że nie wie, czy są w Czechach oczepiny.
no bo nie był na weselu przez tyle lat, że po prostu nie wie, także nie powie wam. Zobaczcie, jakie kolory w ogóle są piękne. Ojejkuś, bajkowo, po prostu bajkowo. No nie wiem, bo u nas na weselach oczepiny to są, to jest normalne, także to... Inny kraj. Ale nie, no to widocznie nie macie, bo jakbyście mieli, to byś, to wiesz, to niemożliwe, żebyś nie słyszał, jakbyście mieli. To gdyby to było na każdym weselu, to by było na każdym, wszędzie. To tutaj też by było u młodych, no. No także widzicie, w sumie to podobnie, tylko no, w sumie to się różni, że nie ma, no, nie ma poprawin na drugi dzień. A tak to tak samo jedzonko. Wszyscy lubią pojeść na weselu. No. Odpocząłeś, wybawiłeś się? Tak, odpocząłem psychicznie, fizycznie. Pojadłeś. Najedł serce. A dzisiaj świętujemy urodzinki. Dziadku, bardzo, drogi bardzo dziadku. Bardzo cieszę się z tego. No niestety. Kiedyś to się człowiek z urodzin cieszył, a teraz to po prostu trzeba z godnością przez to przejść. No. Dobra, ludziska, to na razie. Nie będziemy przeciągać, jeszcze się może połączymy dzisiaj. Kochanie, smacznej kolacyjki urodzinowej ci życzę. A ja zobaczcie, jaką mam dietetyczną pizzę. Smacznego, kochani. Smacznego. Patrzcie, środek tygodnia. O, tu pełno. Fajnie, fajnie, że ludzie przychodzą, nie siedzą w domu. No dobra, to na razie, pa pa. Tak, fajnie jsme zjadli. Wszystko było super. Z tym rozdílem, że bardzo się pogorszyło, bardzo. Ale mówisz o steku, zaznaczam. Zabukowałem sobie stek wolowy. Nie, że kiedyś dawali plný talerz fritek, ale dostałem 10 fritek. Ale widzieli ludzie, to pokazywałam. No też i to tak mięsko to było jak podeszła od bod do roboty. W ciele medium dostałem totalny wypek. Także ja jestem tak trochę sklamany, no, ale... Ale mieli zawsze bardzo dobre steki zawsze tutaj. Zawsze właśnie mieli i bardzo dobre. Coś się popsuło, może mają kucharza nowego. Kucharz. Może kucharz się uczy. A może mięso się popsuło. Ale w ogóle porcja dużo mniejsza była, nie? Ta, bardzo mniejsza. No. Już ani jajka nie ma. Tak, bo jeszcze dawali jajko. No, powiem wam. Więcej salatki tam było więcej. Wszystko więcej było i po prostu... Kryza se pokazuje. Nowa doba. A ja wam powiem, że moja pizza była bardzo dobra. Naprawdę, jak na angielskie warunki to była dobra, tylko oczywiście brakowało w niej oregano, jakiegoś, nie wiem, no przypraw, generalnie była bez przypraw, a potem to się przypomniało mi się, że zamówiłam tę pizzę ze względu na to, że była rukola, miała być rukola na niej, a ja dostałam bez rukoli, zawołałam panią i pytam się, czy im się skończyła rukola, czy po prostu kucharz zapomniał. Okazało się, że kucharz zapomniał, no i pani mi doniosła rukolę i z rukolą już było naprawdę dobrze. Oczywiście nie zjadłam pizzy sama. No, był sam obdarowany. Zawsze mi pizzę zjadasz, nigdy sama nie zjadam. To już jest tradycja nasza. Bo ty przecież nie zjesz, ty trzymasz dietę. Dzisiaj diety nie ma, dzisiaj są ja na urodziny. Dobra, kochani ludzie, to żegnamy się z wami. A w ogóle to jesteśmy w Wetherspoonie, jakby się ktoś pytał, kochani moi, kto mieszka w Anglii, naprawdę fajna pizza, można zamawiać. Fajne ciasto, chrupiące, nie jest gumowate, naprawdę dobre, można pizzę zjeść. Także polecamy, steka nie polecamy, chociaż jadłeś wiele razy steki i były dobre. No może dzisiaj kucharz miał zły dzień. Trzeba też zrozumieć, to też człowiek. No ale ogólnie porcja okrojona nie wyglądało to tak jak kiedyś. No. Nic z tym nie zrobimy. No dobra. Kochani, to żegnamy. Do brzucha to przyszło.
Słoneczko nasze, jeszcze raz Ci życzymy wszystkiego dobrego. A w ogóle przed chwilą tutaj klienci śpiewali Happy Birthday, bo też ktoś ma urodziny, także ja mówię, zobacz, zobacz Jan, jeszcze się załapałeś na odśpiewane Happy Birthday. Dziękuję. No to trzymajcie się dzieciaczki, robaczki, do zobaczenia, pa pa. Pa.